Nie w sali sesyjnej, a w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku. 25 lutego odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Wyjazdowy charakter spotkania związany był z głównym tematem, jakim był rozwój obszarów wiejskich. Postanowiliśmy, że aby uhonorować dokonania gminy w zakresie odnowy wsi na naszym terenie, zrobimy specjalną uroczystą sesję, gdzie gmina wiejska będzie miała okazję pokazać swoje dokonania. Wynika to również z tego, że gmina wiejska Dzierżoniu stanowi nasz, że tak powiem, podstawowe miejsce, które styka się z dwóch stron, z Górami Sowimi i z Masywem Ślęży, czyli miejsca turystyczne dla rozwoju całej ziemi dzierżoniowskiej. W związku z tym poparcie ze strony powiatu dla rozwoju tej gminy jest bardzo istotne. Zauważyć można, że w ciągu ostatnich kilku lat ta gmina zrobiła bodajże największy postęp. W wiodącym temacie wystąpił Paweł Czyszczoń, dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który omówił realizację programu rozwoju obszarów wiejskich na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Tu nie tylko powiat, ale przede wszystkim gmina Dzierżoniów jest doskonałym przykładem dla innych samorządów. To jest bardzo dobry przykład, czego przykładem były chociażby odwiedziny w tym miejscu, właśnie gdzie tutaj jesteśmy w ubiegłym roku, pary prezydenckiej, a wcześniej odwiedziny pana ministra Zdrojewskiego. Proszę zauważyć, że przepiękny obiekt wybudowany ze środków gminy, województwa i ministerstwa, który służy całej 10-tysięcznej gminie. I on rzeczywiście jest pięknym obiektem, natomiast nie ma tu żadnej przesady. Jest to dokładnie obiekt dopasowany do ich potrzeb i do możliwości utrzymania tego obiektu. I tu należy ich pochwalić, że coś tak pięknego i funkcjonalnego udało się im stworzyć w gminie. No niewątpliwie gmina wiejska Dzierżoniów jest takim ewenementem na skalę województwa dolnośląskiego, jak również w kraju, jeżeli chodzi o oddolne podejście do rozwoju obszarów wiejskich. Jest to dostrzegane nie tylko, jak mówiłem, w województwie, ale również w kraju. Ta nagroda prezydenta, tak, włączenie jakby gminy Dzierżoniów, wójta Chmielewskiego w taki nurt odnowy polskiej wsi w ogóle, koncepcja nowych wsi tematycznych, także to idealnie się wpisuje. My to też widzimy z punktu widzenia samorządu województwa dolnośląskiego, dlatego też tutaj jestem. Chcę pokazać w ogóle, jak kształtowane są środki unijne na ten powiat dzierżoniowski, tak, tylko i wyłącznie. I wydaje mi się, że jest to powiat, który jest jednym z większych biorców tych środków, jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, bo w sumie tutaj wpłynęło w latach 2007-2013 blisko 60 milionów złotych z tego programu. Wyjazdowa sesja w Mościsku była okazją do tego, by opowiedzieć o PROW-ie oraz odnowie wsi, ale także by pochwalić się efektami realizowanych tu projektów. Staramy się korzystać z wszystkich dostępnych nam środków. Czasami, jeżeli porównuje się wielkość pozyskanych środków, nie jest to adekwatne do zakresu i funkcjonalności ich wykorzystania, dlatego że trzeba pamiętać, że obszar gminy to są oddzielne jednostki, jakimi są sołectwa i każdy chciałby skorzystać w jakiś sposób, a nie możemy marnotrawić tych środków, budując nie wiadomo jakie obiekty, które nie będą wykorzystane przez naszych mieszkańców. Dlatego staramy się robić to racjonalnie, w miarę dywersyfikować te nasze inwestycje. Podstawowe jakby działania to są związane z świetlicami, domami kultury, placy zabaw, tak, modernizacja przestrzeni wiejskiej. Mamy tutaj bardzo fajny projekt realizowany na terenie sołectwa Dobrocin, realizowany przez powiat dzierżoniowski. To jest scalanie gruntów. Scalanie gruntów to jest jakby budowanie przestrzeni dla prowadzenia tej działalności rolniczej w sposób prawidłowy, zmniejszenie jakby liczby działek na danym obszarze. Także bardzo trudny proces, bardzo długotrwały i bardzo kosztowny, a za to płaci Unia Europejska. O planach i przyszłych działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich chętnie opowiadał nam wójt Marek Chmielewski. Przekonywał, że kolejny okres programowania Unii Europejskiej to realizacja zadań pod hasłem bezpieczeństwa. Poczynając od największych naszych problemów i bolączek, jakim jest układ komunikacyjny, a szczególnie brak chodników w ciągach dróg powiatowych czy też wojewódzkich,
Również sprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej w obszarze rolnictwa i tutaj bardzo dobrym przykładem jest współpraca w zakresie scalania gruntów w miejscowości Dobrocin i oczekujemy tego w następnym rozdaniu. I wiele innych tematów, ale jeżeli takim chciałbym wymienić jeszcze jeden taki temat wiodący, jakim jest turystyka i rozwój jej na obszarze powiatu dzierżoniowskiego. Gmina jest tylko jego fragmentem, ale dającym ten dobry kontakt z naturą i miejscem, skąd można cały powiat dobrze obejrzeć, więc myślę, że to są te atuty, z których powinniśmy korzystać. W roboczej części sesji radni rozpatrzyli kilka projektów uchwał, m.in. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Innowacyjne e-usługi, świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego powiatu dzierżoniowskiego, na który powiat dzierżoniowski pozyskał 2 miliony złotych ze środków zewnętrznych, oraz w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej.